Cześć widzowie, witam was serdecznie. Cześć. O kurwa, ale my się dawno nie widzieliśmy. Cześć widzowie, witam was serdecznie. Witam. Ale my się dawno, długo się nie widzieliśmy. Ile się nie widzieliśmy? Z 10 dni się nie widzieliśmy ponad, co? Nie, może nie ponad, ale długo się nie widzieliśmy. Cześć widzowie, witam was serdecznie w ten piękny, świąteczny czas. Mamy dzisiaj lany poniedziałek, także mam nadzieję, że dzisiaj zalaliście albo siostrę, albo mamy, albo brata, albo... Znaczy, że polaliście wodą w sensie. Troszkę złego, ale no tak, tak czy siak. Witam serdecznie, cześć. Witam elo, w sensie no, że wodą. A wodą oblaliście kogoś? Oblaliście kogoś wodą czy nie? Jak to u was wygląda? Bo ja tak szczerze, to mnie mama obudziła i powiedziała tak: wstawaj, śniadanie. A ja powiedziałem tak, aha, nie, tak. Amuran ma live'a. Amuran to w ogóle jakiś leak ostatnio na Twitterze. Widziałem, że już normalnie no na tym OnlyFansie, że wiecie, kiedyś OnlyFansiary to tak, o tam, wiesz, robiły posty typu, że tam na przykład zasłaniała suty, a teraz wyjebane normalnie pałę opierdalają. Dziękuję ci bardzo Xbolix za Prime'ika, witam serdecznie w gronie subskrybentów i witam was jeszcze raz serdecznie, was wszystkich, buziaczek dla was. Żurek świąteczny wszedł fest, żurek jest pełen w brzuszku, nawet na śniadanko dzisiaj opierdalają. Serio, było jedzone dużo i co? Co wam mogę powiedzieć? Ja w ostatnich dniach nakupiłem w Liguśkę głównie, ale tak, też przez ostatni tydzień byłem z Oliwią i tak wychillowałem bombę, że jestem najspokojniejszym człowiekiem na świecie, naprawdę. Jestem najspokojniejszym człowiekiem na świecie. Tak. I co? A, jeszcze kupiłem jedną rzecz, takie coś. Daj mi go do buzi, daj takie mi go coś. Plagam, Monster Energy Zero Cukru, Lewis Hamilton, jakiś nowy. Uwaga, numero uno, test dźwięku. Smakuje jak każdy, test zapachu. Smakuje zajebiście, tak szczerze, ale nie wiem, co to jest za zapach. Pachnie... Kurwa, zajebiście pachnie, ale nie wiem, co to jest za zapach. Ale dobrze pachnie. Co to jest? Ktoś z was wie, co to jest za zapach? Otwórz jeszcze raz. Może mieć problem. Ej, dobre to jest, nie wiem co to jest, ale ma taki mega słodki smak. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy. Ej, dziwny jest. Taki k***a jednocześnie jest słodki, ale go połkniesz to ma taki dziwny posmak k***a. Ej, dziwne w chuj. Specyficzny, to na pewno. Specyficzny jest. Wiecie co mnie mega wk***a w Monsterach? To, że oni nigdy nie napiszą, co to jest za smak. Tylko po prostu piszą Lewis Hamilton Monster Energy Zero Cukru i to jest k***a tyle. I tutaj nigdzie nie ma jakiegoś takiego opisu, że o smaku kurwa gruszki ze spermą czy coś tam. Nie ma nic takiego. Po prostu jest napisane tak: Lewis Hamilton Zero Cukru, gazowany napój energetyczny z tauryną, kofeiną, L-karytyniną z dodatkiem witamin z grupy B, zawiera substancje słodzące i dacyt k***a. I to tyle, co napisali. I ja nie wiem, co to jest k***a za smak. Co to jest za smak? Czekaj, szybki kurwa rzut okiem. Lewis kurwa Lewis Hamilton Monster Zero Sugar. No co to jest? Brzoskwiniowo-nektarynkowy! Szczerze nie czuć tej kurwa mandarynki i brzoskwini w tym. Nie czuć za bardzo. Jak już chcecie legitnie poczuć mandarynkę w Energolu, To kupcie to. W tym faktycznie czuć brzoskwinie w tym, sorry. W tym czuć brzoskwinie, ale tak to chuj. 9. Jeżeli ktoś z was... Ukochany Michelini 3. Jeżeli ktoś z was jeszcze w kwietniu będzie w Berlinie na VCT z Valoranta, to też będę. Jeżeli widzowie jeździcie na jakieś tam turnieje, to też będziemy mogli się zobaczyć w Berlinie na VCT z Valoranta i marzec, kwiecień. I w maju zobaczymy się chyba w Paryżu na Majorze z CS-a, także jeżeli ktoś z was lata na takie rzeczy, to wyszukujcie na kudłatego i tego typu i będzie G. Tak, ale jeżeli chodzi o PGA, na pewno będę w tym roku i jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie eventy / koncerty, to na pewno będę na Cloud Festivalu, także jeżeli ktoś z was jedzie na Cloud Festival posłuchać Ita, czy JID, czy Lil Uzi Verta, czy Jlila i tak dalej, to na pewno również będę. Jechałem wczoraj na kebab i słuchałem, co słuchałem? Ej, w ogóle wiecie, że wczoraj kebab był zamknięty? Jechałem na kebaba i był zamknięty. W sensie wczoraj. Dzisiaj o drugiej jechałem na kebaba i był zamknięty. Ja musiałem pojechać na stację benzynową. Co ty gadasz? No właśnie, jestem mega zdziwiony. W Wigilię byli otwarci.
Oni byli w Wigilię, byli otwarci, bo oni nie obchodzą naszych świąt. Znaczy naszych, no tych ogólnopolskich takich niby, nie? Nie wiem, co robiłem tam w Wigilię? No jadłem kebaba. Jak jest mój top tym, Bark? Ten o. Daj fokus, kurwa. O, to skwinia pomarańcza. Mega go lubię, jest mega zajebisty i mogę go pić litrami. Powiem wam tak, kiedyś bardzo lubiłem tego Tymbarka. Ten, kurwa, jak go mega lubię, tak on po trzech łykach smakuje jak kurwa gówno. Po trzech łykach smakuje jak jebana sraka. Jest spoko, ale no mówię, no... Lubię go bardzo, ale tak po, od 3 do 5 łyków zaczyna się robić taki kurwa czerstwy. Wiesz co chodzi, cała rodzinka na kebabie. Kebab jest zajebisty, jest kebab. Dobry, najesz się nim i jeszcze do tego nie jest drogi. Bo u mnie w Olsztynie kebab mały, wcale nie jest mały, bo jest całkiem duży. No mówię do niego mały, ale jest całkiem duży. Plus picie kosztuje 21 zł. I w ogóle, właśnie, patrzcie na takie kupony. Otwiera mi się w Olsztynie chyba jutro? Nie, 12. To w środę mi się otwiera. Otwiera mi się Max Premium Burgers i takie coś tutaj mam. I wiecie co myślę? Że tego Double Original najpierw przetestuję. O, Double Original w zestawie. Średni Crispy Fries i średni napój za 27,95. O, i myślę, czego nie przykurzę. O, tak wyglądają wszystkie te, bo to są takie, wiecie, kupony na wejście. Ej, to Kids Menu wygląda zajebiście, tylko dlatego, że jest kapi do tego. Nawet spoko, bo standardowo to ma kosztować, tak jak tutaj jest napisane. O, 36 zł to ma normalnie kosztować. Co i tak jest spoko opcją, tak szczerze. Tak czy siak nie jest aż tak źle, tak szczerze, jeżeli chodzi o te ceny. Myślałem, że będzie o wiele drożej. Także spoko w sumie. W sumie spoko, ale kurwa, czemu oni tyle papieru zmarnowali na to? Patrz, to są kupony. Tu są kupony, a to reszta to jest reklama. Kurwa, wielkie otwarcie, o. Jak on ma Amon Ra, taki gość, słuchaj, Amon Ra. Siedzisz z dziewczyną, Amon Ra. Siedzisz z dziewczyną w lokalu, Amon Ra. Amon Ra, kutas Ra, strara Ra, nie wiem, Wiesiek. O, to jest, on musi być najebany w chuj. Not Mamon, kurwa. What? Not Mamon? Ja mam na Instagramie Not Misson, możecie sprawdzić, będzie mi miło. Zbigniew, Karol, Andrzej, siedzisz sobie w lokalu. No. Z dziewczyną. No. I z 10, z 20 kolegami. Odchodzi go. O dziewczynach mowa! Patrzcie, jakiego pięknego misia dostałem. Zobacz, jakiego pięknego misia dostałem. Śliczny jest. Gość do ciebie odpina sobie. Ten bluzkę. Pokazuje w koszulecce ten. No. Pokazuje ci koronkę. No. Jeden z twoich 20 kolegów był kiedyś w kryminale. Siedział. I on mu mówi: twoi koledzy wstają. Jadą cię w ziemię. Twoja kobieta wstaje. Ej, mam pytanko. Błagam. Niech mi to ktoś wytłumaczy, okej? Okay? Ja w tej chwili jestem śmiertelnie kurwa poważny. Mam do was pytanie. Dlaczego wszyscy takie kurwa sztywne gity, albo takie kurwa kibole, albo generalnie takie sztywne ziomki z ulicy, takie sepki, mówią, że wiecie, jebać generalnie, wiecie tam, że boją się generalnie osób homoseksualnych, ale jeżeli chodzi o dupę kogoś, to są pierwsi. Czemu? Czemu ci mężczyźni chcą jebać innych mężczyzn? Czemu? Tak jest. Dlaczego? Bo oni mówią, że a ci kurwa wkamy ty cfaniaku. Wiesz o co chodzi? Nie rozumiem. Są zawsze sztywni. Bo mają sztywne kurasy. Pluje na ciebie i wszyscy od ciebie odchodzą. A ty takich ludzi nie szanujesz? Takie jest życie. To jest przenośni, bajka, zabawa, gra. A on mówi: życie i tak weryfikuje wszystko. No, lekko drapie. No, nie robi to na mnie praktycznie żadnego wrażenia. Kurwa, jakim jest jebanym szefem. Subskrybuję 8 miesięcy. On tak mógłby pić wrzątek mi tak. No, ciepłe. Myślę, czy kurwa się nie wpitolić i nie spróbować wydropić kurwa wiecie czego, widzowie? Jakoś mi się podobają. Nie wiem czemu w sumie. Ale podobają mi się te buty. O, wiecie z czym mi się one kojarzą, kurwa? Ze Slytherinem. Tylko... Wiecie co wam powiem, widzowie, powiecie tak. O,
weź się wydrop. Wiecie, co jest dla mnie większym problemem niż wydropienie tych butów, k***a? Wstanie na dziewiątą. To jest, k***a, dla mnie większy problem. Wstanie, k***a, na dziewiątą. A jakieś dropienie, k***a, ciapci. Co ty gadasz, k***a, do mnie, kostek? Ale w ogóle, szczerze, powiem wam tak. Chciałem kupić najzwyklejsze w świecie Air Jordany jedynki midy albo haje, takie, k***a, czarne bądź takie, w sensie czarno-białe, nie? Nie da się, k***a. No, k***a, nie ma ich nigdzie. Nigdzie, k***a. A jak już są, to są w takich cenach popierdolonych, że mówię, what the fuck, midy? Ej, dobra, powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, bo ja nie rozumiem. Jest w Polsce jakiś taki dziwny, k***a, że midy są ch***owe, ale haje już są omega. O co, k***a, chodzi? Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego tak jest? Bo ja, k***a, kompletnie tego nie rozumiem. 99%, k***a. Jak ja bym do ciebie podszedł w tych butach, to ty byś, k***a, nawet nie rozpoznał, który to jest high, który to jest mid. O ch*** wam chodzi, k***a? Co jest złego w midzie, a co jest zajebistego w high? Przecież ten but jest prawie identyczny, k***a. Midy gorsza jakość, ogólnie dostępniejsze, więc ludzie je jebią. No i co z tego, że są dostępniejsze? Jak i tak, k***a, 90% waszej klasy zapierdala, k***a, w pandach. Albo w jakichś innych takich, w białych Air Force'ach, albo w jakimś innym, k***a, głównie dla NPC-tów, więc o ch*** chodzi? Bo co, bo musi być mega unikalny ten but, tak? Dla mnie on po prostu fajnie wygląda i nie chcę być jakiś unikalny, k***a. Kupiłbym mida po prostu, żeby ładnie wyglądał, tak? Takiego bym kupił, Air Jordan, k***a, Blood, Scant Fit, o. I takiego kapcia bym, k***a, przytulił i miałbym bane. I czy to jest high, czy to jest mid, k***a, po prostu ładnie wygląda, ja się ubieram na czarno i biało, więc k***a by mi pasował. Kupiłem mida, żeby ładnie... Ale k***a! Czym on ci się różni od tego haja, k***a? Ma delikatnie większy, k***a, o 3 mm język, k***a. O ch*y ci chodzi, ty jesteś jakiś pijany, k***a? Te buty się prawie niczym nie różnią, no. Jak ja bym do ciebie podszedł na ulicy, k***a, w midzie, to ty byś nawet różnicy nie zauważył, k***a. Co byś stanął z metrem, k***a, z centymetrem byś stanął i byś sprawdzał? Ty jesteś jakiś pierdolnięty? Jesteś jakiś, k***a, głupi? Ja nawet, k***a, nawet tak ci powiem, ja mogłem, k***a, wejść na k***a, Dope Store, wszedłem, k***a, na Dope Store, kupiłem jakieś, k***a, za 220 zł Jordany midy i ty byś, nawet byś, k***a, nie ogarnął, że to są oryginalne buty, k***a, bo wy jesteście takie sneakerheady jak ze mnie, k***a, balerina. Naprawdę, jestem tego praktycznie, k***a, pewien, żebym kupił te Easy, to byś nawet się, k***a, nie skapnął, że one są, k***a, podrobione. Naprawdę! Macie Chicagosy, k***a, najlepiej, żebym... O, k***a, Diory! No i zamawiam! Jest mój rozmiar? Zajebiście, 4-3. Let's go! Ej, jak ja bym w takim kapciu wyszedł, k***a, na ulicę, to myślicie, żeby mnie ktoś, k***a, skraił z tych butów? Piciu taki, opier... On ma 100 tysięcy, k***a, na nogach. Kop na p***dę, k***a, i do naga. Nie rozumiem tego płaczu, k***a, o te buty, bo one się dla mnie dosłownie niczym, k***a, nie różnią. To, że ta cholewka jest, k***a, 3 mm, k***a, wyższa, k***a, język, czy jak to się nazywa, to jest naprawdę, k***a, ten haj ma wyżej drugi znaczek. Ja p***ole. Dobra, to jednak nie kupuję tych midów, k***a, bo mają znaczek 3 mm za nisko. I am sorry, man. Ocy moje umiejętności w CS-ie. O k***a! Ty myślałeś, że na jakiegoś Majora się nie f***dolić? Nie no, mordeczko! No way! K***a, no ten! 360 za***ł! What? No scope! No way! K***a, jakiego karambajta masz? What? 360 zakurwił! O k***a, teraz DGL-ka? Ej, nie wiedziałem, że mam takich doświadczonych... Mega widzów koksów. Ej, może ja założę własną, k***a, drużynę sportową i takich 5, k***a, koksów zbierzemy i będziemy wygrywać Majora rok w rok. Simple już możesz oddawać, k***a, taborę, tyle musie. Poszłem do szkoły i się zakochałem. Dziewczynie. Zwariowany Marcin. Zakochałem się. Aha. Drop, uwaga. Zakochałem się.
Zakochałem się pięknej dziewczynie, która ma na imię Klaudia. No nie, no dobra, kurwa, żarty żartami, ale lirycznie stoi lepiej niż połowa polskiego mainstreamu, także kurwa nie piszcie XDiddy, tak? Dzieciak ma lepszą lirykę niż Ghostwriter Rusiny. Monitoring? Ty. Bo mu kurwa wyjebało mi... O! Monitoring! Zrobisz fikoła dla widza. Kurwa, no mogę zrobić zaraz, czekaj, tylko przesłuchamy. Tak, monitoring! 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 Ej, dobra, kurwa, szczerze, ale... Nie, mówię teraz, kurwa, mówię to w chuj od serca. Patrz to. On jak nawija monitoring, to byłoby, to by w chuj oddawało na koncercie. Monitoring! Tak, monitoring! 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 Monitoring, on cię obserwuje, nie, w sklepie też, on cię obserwuje, na psach on cię obserwuje, nic nie zajebiesz, nie zdążysz go zepsuć, on tak cię obserwuje, nie, kurwa, obserwuje monitoring, nie, morda, obserwuje cię monitoring, nic nie zajebiesz, bo obserwuje cię monitoring. Dobra, fikołek robiony. Bam, bam, bam. Czekaj. O kurwa, już czekaj. Kurwa. Id. Nie, czekaj inaczej, bo nie było widać. Z tej perspektywy lepiej chyba, co? O. Ej, dobra, czekaj. Dobra, chuj, tak o zrobimy. Ocenka dripu dzisiaj, ok? Od 0 do 10. My body, I get what I want, like bitch, stay balanced, keep it a beam. No, they be mad, I be on the scene. Ask too if I can't fit in a jean. Taki kurwa tank, nie? Ta. Takie kurwa duże tanki, nie? Ugh. Chujowe te buty. Bym ci kurwa zajebał w łeb, to byś umarł. Bo jest taki kurwa twardy, żebyś kurwa tym dostał, to byś miał odcisk kurwa pasków na czole, ty kurwo. Oczywiście w GTA RP. Bam. Taki kurwa kosmiczny. Kosmiczny shoe. Tego typu. Tylko że do niego inniejsze spodnie. Takie kurwa muszą być. Potrzebują więcej UK drillu, wiesz o co chodzi. Kurwa Michelin! Carvos 23 rzuca 50 bitsów, niezły syf pod biurkiem, bratku. Jaki syf? Nie mam syfu pod biurkiem. Easy? Nie, to nie są easy. To są. Kurwa nie wiem co to jest, tak szczerze. Ale podobało mi się, to zamówiłem. To są Adidas coś tam. Nawet nie wiem co to jest. Masz se kurwa zeskanuj. Masz zeskanuj. Takie coś. Nie wiem co to jest kurwa za but. Tak jak widzicie, nawet go kurwa nie rozpakowałem do końca. I on jest taki kurwa bam. Wiesz o co chodzi? Taki kurwa fajny, wygodny but. Wygodny but, kosmiczny. Ale nie wiem co to jest za kapeć, tak szczerze. Nie wiem co to jest za kapeć. Wygląda jak jeb... gówno. No wiem, że twoje pandy są zajebiste i twoja bluza Trapstar, ale no cóż, nie każdy słucha Rusiny, tak? A wiesz o co chodzi? Czekaj. Z głównej kamery? Kurwa! Czekaj. O. Teragit? Kurwa, co tu tak ciemno się zrobiło nagle? Jaśniej? Czekajcie, bo mnie kurwa żona wyzywa. Poczekaj, słuchawki zdejmę. Ich tu sto chibasz tu. Pi, 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 pi.
Nie wiem inaczej, jak mogłem to pokazać, no. Dobra, dzięki wielkie widzowie za dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się jutro, 11.30. Dziękuję bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się jutro, 11.30 na zegarze. Widzimy się na Twitch.tv/Michel, ja wam bardzo dziękuję za obecność, trzymajcie się. Nie powiem wam smacznego jaja, bo każde jaja jest smaczne, także powiem wam tylko smacznej kolacji, bo nadeszła pora na kolację, także smacznej kolacji wam życzę, widzowie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Smacznego jajeczka wam życzę, w sensie, no bo i tak wam będzie smakowało, to wam mówię, że po prostu smacznego. I co, trzymajcie się, jesteście mega zajebiście. Dziękuję za wszystkie bitsy, suby, których dzisiaj było 74 suby. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na przyszłym streamie. Jesteście kochani, najcudowniejsi na świecie. Sprawdzajcie wszystkie socjale. I cóż, thank you so much. You are guys amazing. Big serduszko. Trzymajcie się. Pa pa, kochani. Pa pa.